Dzień dobry. Hydrolat pokrzywowy. Dlaczego powstał? Z lenistwa powstał. Powstał dlatego, że wiem doskonale, jak istotne, jak dobre są płukanki pokrzywowe do włosów. Jeszcze przy krótkich włosach nie ma tego problemu, ale przy dłuższych myślę, że jest to problem dosyć duży. Jak zrobić sobie napar z pokrzywy? Samodzielnie nie jest problem zrobić sobie napar z pokrzywy, ale samodzielnie sobie wypłukać włosy w naparze z pokrzywy. Tu już się pojawia pewien problem przy dłuższych włosach. Przy krótkich może mniej, natomiast to, co spaja i osoby z krótkimi, i z długimi włosami, to jest brak czasu. Ja, wiedząc, że pokrzywa fajnie by mi zadziałała na włosy, ale wiedząc też, że no nie ma szans, żebym robiła sobie co drugi, trzeci dzień płukanki z pokrzyw, zaparzała, chwilowała, kiedy ja tak naprawdę spieszę się, zawsze się spieszę. Więc wymyśliłam sobie, że zrobię hydrolat pokrzywowy, który tak naprawdę de facto działa tak samo jak płukanka do włosów z pokrzywy. Tylko ma więcej zalet niż płukanka. Super się go rozprowadza po włosach, ponieważ wystarczy spryskać sobie włosy takim hydrolatem pokrzywowym. Oczywiście nie spłukiwać. Jeżeli używamy suszarkę, to czekać około 10 minut, żeby po prostu ten hydrolat pokrzywy miał szansę wchłonąć się we włosy. I to jest wszystko. Biorąc pod uwagę, ile czynności musimy wykonać przy płukance tradycyjnej, pokrzywowej do włosów, a użyć hydrolatu, to chyba sobie sami są w stanie Państwo odpowiedzieć na to pytanie, co warto używać. Ja polecam hydrolat pokrzywowy, natomiast hydrolat pokrzywowy jest nie tylko dobry do włosów. On super sprawdza się w pielęgnacji skóry, cery, głównie cery z egzemami, trądzikowej, dojrzałej. Zadziała nam przeciwstarzeniowo, zwiększa metabolizm skóry, reguluje wydzielanie się sebum. No i przede wszystkim takiej szarej cerze nada kolorytu. Polecam, hydrolat pokrzywowy jest praktycznie cały czas u nas dostępny na stronie danowiec.pl. Tam można jeszcze przeczytać o dokładnej zawartości, co zawierają liście, korzenie, czy też łodygi pokrzywy. Warto zapoznać się, warto stosować jako płukankę do włosów, bądź też jako tonik do pielęgnacji cery. Polecam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.